Ciekawą sytuacją jest to, że nasza natura cielesna jest naturą zniszczalną, ale natura ciała duchowego, bóstwa na sposób ciała, jest niezniszczalną naturą. Ciekawą sytuacją jest to, że proszę zauważyć jedną ciekawą rzecz. Jest niezniszczalną naturą, ale co utrzymuje ją w tym stanie, w dalszym ciągu, w stanie utrapienia i w stanie złego stanu, w ogóle przemocy. Ciekawą sytuacją, że utrzymują ją w tym inkarnacje. Ciekawą sytuacją jest to, że inkarnacje, proszę Państwa, gdzie ogólnie w tym świecie jest wiedza, że inkarnacje nas wyzwalają z jakiegoś problemu przez to, że przychodzimy na naukę i uczymy się, jest to kompletna bzdura. To jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że jedyną inkarnacją, która nam pomaga, jest inkarnacja święta. Jedyną inkarnacją, inkarnacja zwykła, ta ziemska, ona następuje wtedy, kiedy nastąpi śmierć ciała, która nie szkodzi bóstwu na sposób ciała i demonom. Nie szkodzi. Ale ludzie tam trafiają, którzy nie osiągają inkarnacji świętej. Inkarnacja święta, aby się mogła objawić i żeby się stać, musi istnieć śmierć ducha. Ale zły duch sam się nie uśmierci. Bo on wszystko robi, aby nie nastąpiła śmierć tego ducha, więc nieustannie inkarnacje utrzymują tego ducha jako ducha samadhi. Utrzymują tego ducha. Jedynie śmierć ducha złego powoduje to, że dusza jest uwalniana z ducha złego i wcielana w świętą naturę boskiej istoty, o czym mówi list świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 1, werset 18-23, mówi takie słowa. Proszę zauważyć. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, który jest żywy i trwa. Czyli człowiek wewnętrzny, czyli boska natura, człowiek doskonały, stworzony nie z ziemskiej natury, ale ze Słowa Bożego, z boskiej tajemnicy. Jesteście bowiem powołani do życia nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego. I oni powstają z niezniszczalnego nasienia, tak jak Bóg jest niezniszczalny, dzięki Słowu Boga, czyli Słowo Boga je powołuje do życia, które jest żywe i trwa. Czyli synowie Boży powstają z natury wewnętrznej, z natury boskiej. Natomiast inkarnacje ziemskie, one zawsze powstają ze śmierci ciała, ale nie ducha. Ze śmierci ciała. I inkarnuje się nie dusza tą, którą odkupił Chrystus, ale dusza ta, która jest bóstwem na sposób ciała, a została uwięziona w emocjonalnym świecie i w emocjonalnym stanie istnienia. Ludzie oczywiście, nawet ci, którzy wiedzą o tej sytuacji, nie potrafią się z tego wydostać. Dlaczego? Dlatego, że szatan jest bardzo przebiegły i nie zabrania ludziom wiedzieć. Bo ludzie chętnie wiedzą i na własną rękę chcą to zrobić, co zawsze jest niszczące. Zawsze jest niszczące i nigdy nie prowadzi człowieka do wyzwolenia. Ale posłuszeństwo Bogu. Co to znaczy posłuszeństwo Bogu? Czym jest wiara? Jaką naturą znaną człowiekowi można nazwać posłuszeństwo i wiarę? Jaką naturą? Wiarę można porównać i właściwie ujawnić, czym jest, i tylko te same wartości i aspekty objawia małżeństwo. Małżeństwo jest napisane w Księdze Genezis, rozdział 2, werset 24. Dlatego to mężczyzna opuści ojca i matkę, ojca swego i matkę swoją, łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Jednym ciałem. A list świętego Pawła, Koryntian tutaj właśnie jest, tego szukałem, on tutaj od razu jest pokazany. List, 17 przeczytać.
Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest napisane, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. 17 werset jest tutaj tym, który niweczy ten pierwszy aspekt. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Więc małżeństwo jest to stawanie się jednym ciałem, nie ma już wtedy dwojga, ale jedno ciało. I dlatego tutaj ten aspekt 17, werset 17, ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. I znowu jest sytuacja tego rodzaju, że małżeństwo nie powoduje, że istnieją dwoje w jednym celu, tylko już jest jeden człowiek. Bo małżeństwo powoduje to, że dwa duchy stają się jednym duchem i mają jeden cel. Czyli stają się jedną naturą. I dlatego wiara jest właściwie najlepiej wiarę odzwierciedla małżeństwo, bo wiara jest to zjednoczenie się z Bogiem tak ściśle, że Bóg stał się naszą naturą wewnętrzną. I to jest ciekawa sytuacja, bo nie musimy niczego rozumieć. Bo gdy Bóg w nas mieszka, to następuje taka sytuacja, że przychodzi do mnie pewna kobieta i ona mnie się pyta o duchowe sprawy, ponieważ troszeczkę o nich wie, troszeczkę rozumie, stara się w jakiś sposób z tego wydostać już wiele lat, ale nie może się z tego wydostać i nie ma pojęcia, gdzie robi błędy. Jakie to są błędy? Mówię jej o prawdzie, ona jakby to słyszy, ale to jest bardzo trudne, proszę Pana, to jest okropnie zawiłe, to jest właściwie, jak to można pojąć. I przenoszę ją przez jej właściwe pojmowanie, przenoszę ją do świata wewnętrznego. Ona jakby nie dostrzega, że jest przeniesiona, ale przenoszę ją do świata wewnętrznego i ona, to co do niej mówię, ona nie słyszy, tylko to w nią wsiąka. Ona to przyjmuje, ona całym ciałem to słucha i ja mówię, czy zauważyła Pani, że Pani już nie stara się zrozumieć? No właśnie, nie rozumiem, a to wszystko wiem. Nie rozumiem, a wiem. To po prostu stało się takie dla mnie proste i jasne. Bo to dla ciała jest niemożliwe, a dla ducha jest proste. I dlatego ci wszyscy, którzy są ciałem, chcą to rozpoznać, nie jest to dla nich możliwe.